Pa. No, dzisiaj witamy doktora Dolittle'a. A nas? Moje mówi się Dolittle, a poza tym Maja, spróbuj trochę dokładnie udawać zwierzęta. No i co z tego? Ale... Cześć! 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 Hej! Hej! Tu kulturki, kulturki. Czyli? Ola. Maja. I mama. Nie, czyli krowa, nie koń i pies. Nie, ma, ja jestem pandą. No dobra, jakimkolwiek zwierzęciem. Maja! Jakimkolwiek zwierzęciem. Jestem pandą. No dobra. Kulturki. Kulturki. Dobra. To o jakiej książce dzisiaj Doktor Dolittle. No i już zapomniałam autora, świetnie. Bardzo świetnie, bardzo pięknie i świetnie. Tak uważasz też, babusia? Doktor Dolittle i jego... Zwierzęta. To są, jest kaczka Dab-Dab, pies, pies... Nie pamiętam, jak się oni tam mówili imienia. Ale może powiemy jeszcze autora tej książki, co? Nie pamiętam, jakiś Helopent. Nie, przedstawię wam tylko zwierzęta, dobrze? Był krokodyl, papuga, pies, kaczka, dab-dab. Były delfiny. Występowały w tej książce też delfiny. Orły, jaskółki. Królewicz, który był z Afryki, król z jakiegoś kraju Afryki. Doktor Dolittle. Oczywiście. Oczywiście, to najważniejszy. Taki pirat, jego załoga, taka pani, mama takiego chłopca, taki chłopiec i jego wujek. No dobra. Ale najpierw nam powiedz, kim był doktor Dolittle. Doktor Dolittle. I jego zwierzęta. Aha. A jego zwierzęta to... mieszkał w normalnym domu, był normalnym człowiekiem, był tylko doktorem. Maja, a jego zwierzęta to były zwierzęta. Aha, na pewno on się nazywał tylko Jan Dolittle. Ale on był doktorem Dolittle, dlatego że zwykle tak miał. Lekarzem był? Aha, był lekarzem. Ale takim zwykłym lekarzem, ludzkim czy zwierzęcym? Na początku był ludzkim. I papuga umiała mówić po języku ludzkim i ona z nim normalnie rozmawiała. I ona nauczyła go zwierzęcego języka. I on... A zwierzęcego wszystkich zwierząt? Nie, bo jest, że każdy ma swój, ale jest też taki... Ona nauczyła takiego wspólnego, z który każdy zwierzę może się z każdym... To taki język istnieje? No, ale oni tam tak mówili. No i on, on mógł z każdym rozmawiać. No i wtedy zabrakło mu pieniędzy. A jego siostra, z którą on mieszkał, się wyprowadziła, dlatego że mieli za małe pieniądze, a on nie chciał wywalić takiego krokodyla, który mieli. No i konia, który był ślepy prawie, i musieli mu okulary kupować. No i on pomyślał tak. No i się wyprowadziła. Mają bardzo mało pieniędzy. I on pracował. I taki pan mu powiedział, żeby był lekarzem zwierząt. I zaczął być lekarzem zwierząt. A jak się taki lekarz nazywa? Weterynarz. Ale nie. Wtedy nie mówiło się weterynarz. Okay. Mówiło się lekarz zwierząt, a nie weterynarz. I wtedy on zarabiał pieniądze. A no właśnie, jak nie było tej siostry, kto miał prasować, robić pranie, to wszystko. To robiły wszystko zwierzęta. Wszystko. Wspaniale. No, pies sprząta, że zmywał podłogę, papuga myła parapety, no, na przykład, co jest dziwnie, świnia piekła ciasta. Naprawdę. A jakie ciasto upiekła? Na przykład sernika pan raz był. No, na przykład też kaczka Dab-Dab ciągle musiała smażyć naleśniki. No, tam były różne rzeczy. Też czasami koń mył łazienkę. To były takie, ale to był bardzo malutki domek.
ale z takim dużym ogrodem i jeszcze miał tam wielkie takie, musiał założyć wielką, taką wielkie takie, tam gdzie jest woda, no bo tam krokodyl musiał pływać. I co, miał krokodyla w domu? No bo... A gdzie to się działo? Gdzie on miał ten dom? W normalnym mieście. Nie powiedziałam, w jakim kraju. Dziwne. Ale mnie też zaintrygowali ci piraci. Och, jak to się stało, ale, że piraci? Ale, on musiał wszystkie małpy wyleczyć z okropnej choroby w Afryce. A do Afryki i, musiał popłynąć. No i popłynął. Tam takim statkiem, co dał mu taki pan, bo on wiedział, że jest biedny. No i wtedy oni powiedzieli do tej Afryki i mógł zabrać tylko kilka zwierząt. Zabrał kaczkę dab-dab, świnkę, psa, bo pies to był jego najlepszy przyjaciel, dlatego że on już najwięcej z nim spędził. On od 5 lat z nim był ten pies. Ja zostawił, jeszcze kogo porwał? Krokodyla. Nie, kroko. Ale on go potem zostawił w Afryce. Tego krokodyla i papugę. No, ale krokodyl sam przypłynął. Tak, sam przypłynął. Jeszcze papugę. Nie, ale papuga sama, że nie, leciało. Na statku był, a krokodyl sam płynął i... Ale zabrał go. No tak. No i w Afryce oni polecieli tam, popłynęli, przepraszam, no i wtedy on uratował te małpy, ale złapał go kur. A na co były chore te małpy? Na taką chorobę. Nie wiem, jak ona się nazywała. No i wtedy... On został zamknięty w lochu. A kto go zamknął? Król. Za co? Za to, że jest białoskóry. Za to, że jest białoskóry. I ta papuga jedyna nie została złapana. I ona miała pomysł. O właśnie, małpka nazywała się Cici. Jego małpka nazywała się Cici. No i ona miała taki pomysł i ona weszła do sypialni tego króla. Ja, wielkomożna wróżka, mówię ci, że masz uwolnić doktora Dolittle'a, bo jak nie, to spadnie na ciebie nieszczęście. I wtedy i musisz zwolnić go z mycia twoich podłóg w kuchni, bo inaczej spadnie na ciebie złe takie zaklęcie. Klątwa to się takie nazywa. Takie klątwa. No i wtedy on musiał uwolnić, tylko oni uciekli. No i wtedy, no i on się dopiero skapował. Jak... I właśnie też była taka druga historia, że też był właśnie królewicz, który chciał być biały. Chciał być biały. No i wtedy poszła do niego taka wróżka. Właśnie ta papuga mówiła z drzew. Jestem wróżką! Bo jak oni znowu byli złapani, bo drugi raz byli złapani. Jestem wróżką. Mogę zrobić tak, że będziesz białoskóry, ale musisz powiedzieć swojemu tacie, że doktor Dolittle musi być uwolniony i musisz zorganizować nam statek, bo inaczej nie staniesz się białoskóry. No i on się na to zgodził. No i wypuścili go. I on zrobił tak, że on naprawdę stał się białoskóry. Naprawdę? No, ten doktor Dolittle. Ale musiałem mu trochę ten... No, a on mówił, ale to chyba że... tylko tak na chwilę, co? No tak, ale on musiał się skapować, żeby oni uciekli. No, ale tak naprawdę można się zmienić kolor skóry, czy nie można? Nie wiadomo, czy jemu się zmieniło, nie powiedzieli. Z białego to chyba się da, jak się pojedzie do bardzo ciepłych krajów, no to powoli się zaczyna zmieniać. No tak, ale na taki bardzo ciemny się nie da, tak? Jak wróci, bo jak to się dzieje, że się robimy ciemni od słońca? Opalamy się. No, tak, jak się opalamy, bo to ma taki barwnik w skórze, ja mam koleżankę, tak? Ale, która ma babcię w Afryce, ona nie jest brązowa skóra. No właśnie. Ona regularnie ciągle jest w Afryce. No i dużo słońca ma, tak? Ale nie będzie brązowa skóra, dlatego że nasza skóra to jest coś, co jest w naszych genach, tak? Nasz kolor skóry. I tego się nie da zmienić. Tak, a no i... Możemy się opalić, możemy mieć trochę ciemniejszy kolor skóry, tak? Bo mamy ten barwnik. Wszystko zależy od tego, ile mamy barwnika, tak? Się ten barwnik, pamiętacie, jak się nazywa? Nie. Było w książce Adama... Okay, tak. Melanina się to nazywa. A no i to tak. Się wydziela pod i to też skórem. Do włosów idzie. Tak, też te włosy, jak mają kolor ciemniejszy, jaśniejszy, te miejsca, gdzie się zbiera więcej barwnika, to są pieprzyki, tak? Takie znamiona.
A to ja mam mnóstwo pieprzyków. No właśnie, tam w tych miejscach jest więcej tego barwnika, melaniny. I to od tego zależy, jak mocno się jesteśmy w stanie opalić, tak? Jak będziemy mieli ciemną skórę przy słońcu. Osoba brązową skórę mają fajnie, nie mają wcale pieprzyków. Wcale. Mają. Myślę, że mogą mieć też takie dalej z miejsca, gdzie się zbiera po prostu jeszcze więcej barwnika. Ale po prostu w takiej skórze jest więcej barwnika i one mają ciemniejszą skórę. A, mogę jeszcze coś opowiedzieć? Oczywiście. No i oni natrafili na takich piratów i oni zepsuli statek i obrabowali ich. No a szczur im powiedział, że muszą szybko zejść z tego statku, bo jak ten, to on zatonie na tego, na wschodzie słońca. I wtedy oni weszli na statek tego drugiego i on tak, i on ten zły kapitan mówił: co wy zrobiliście do nasz statek? Chcecie się wkraść? I oni weszli na ten ich statek. No i oni powiedzieli: co wy robicie? Oddajcie nam na statek, bo inaczej i będziecie musieli nam jeszcze prosie i swoją kaczkę oddać. I te prosie się tak, i ten, ta kaczka tak schowali za tym baną do lidera. Nie, nie! I on tak. No i ta, jakby ta papuga powiedziała mu: mów z nim, dopóki nie będzie zachód słońca, to wtedy zatoną wszyscy. No i wtedy oni to ale zrobili. Może nie opowiadaj zakończenie. Nie, ale to nie jest zakończenie. Jeszcze zobaczyli takiego chłopca w kajucie, który bardzo chciał znaleźć swojego wujka. Nie powiemy, czy znalazł. Nie no, musimy. A powiemy, czy znalazł, ale powiemy, że. Już wcześniej powiedziałaś, że znalazł. Że pies szukał jego. No ja wcześniej powiedziałam, że pies znalazł. Ale to pies to. No i chciałam powiedzieć, że jak już Ola powiedziała, że pies i doktor Dolittle dostali nagrodę za to od burmistrza. Ale co, ja rozumiem, że doktor Dolittle i jego zwierzęta mieli dużo przygód. Ale akurat ta przygoda była najfajniejsza. Dużo mieli tych przygód. I na morzu, i na lądzie. Oczywiście wrócił do i tych w Afryce. I oczywiście wrócił do tych zwierząt już na wiosnę, bo to było ten jaskółki pomagały, żeby było szybciej. Jest w ogóle dużo części chyba doktora Dolittle. Bardzo dużo. No i trzeba chyba wrócić do kolejną, bo chyba Maj się spodobało. Tam jest dużo zwierząt. Jest pies. Tak. A kto jest twój ulubiony bohater? Pies, bo on miał taką obrożę, jak dostał tego ze prawdziwego złota. No i tam było napisane: pies pana doktora Dolittle'a, najmądrzejszy pies świata. Najmądrzejszy pies świata. Bo on szukał człowieka, który był kilkadziesiąt kilometrów od nich. Tabaka też była. Była też tabaka. Tabaka? Co to jest tabaka? Ten pan pachniał strasznie tabaką. A co to jest tabaka? Taki owoc. Taki. Nie, to jest jak papieros, takie coś takie, jak fajka trochę. Takie, no to jest taki proszek, który sobie do nosa można wkładać i się kicha wtedy. Tak? Mhm. Myślałaś, że to owoc ma, no wiesz nie, co? Nie, owoc nie. To z owocami nie ma nic wspólnego. To są takie liście sproszkowane. I można do... Też to chyba rzuć można chyba. Nie wiem, czy to tytań się żuje, czy tabakę, nie pamiętam. Ale wiem, że do nosa można wciągać i wtedy się kicha. Nam by się to przydało, bo mamy wszystkie zatkane nosy. Co pewnie słychać. Co ci się, Maja, najbardziej podobało w tej książce? Może oni jednak odnaleźli tego wujka, to był wujek. Mhm. No i to było dobre. Tle. To była bardzo fajna książka. Dużo się dowiaduje. A pamiętasz, w jakich to było czasach? Bardzo starych. Bardzo starych. Że panowie chodzili w cylindrach, co? No, ale doktor Dolittle nie chodził. Nie? Chodził, no, chodził. W kapeluszu. Ludzie mówili, że on ma tak, że on miał taki wielki cylinder. Ale to nie zawsze chodził. Kiedy był w Afryce, to... kiedy był w Afryce, nie chodził w cylindrze. A w czym chodził w Afryce? No... Że w jakimś kapeluszu. Że właśnie on nie nosił tak cylindra jak inni, bo jak był w Afryce, to on nosił normalny tutaj z krótkim rękawkiem. No takie. Ale to kapelusz to jest cylinder. To tak, na głowie ale, może coś nosił. Ale nie cylinder. Nie, coś innego nosił, jakiś innego. Inny kapelusz?
A może wrócimy, to powiemy, jak się i w ogóle nazywa. Nic nie mówili o cylindrze. Potrzebujemy autora tej książki. Jak on się nazywa? Hugh Lofting. Hugh Lofting. Wszystkie części, dużo tych części doktora Dolittle zostało napisanych. I to jest pierwsza część, doktor Dolittle i jego zwierzęta. Zwierzęta. Prawda? Zwierzęta. I on jeszcze, chyba, on jeszcze się spotykał z delfinami, z orłami też się spotykał, żeby... I on ze wszystkimi rozmawiał. Ten język znał, tak? I z rekinami. A to łatwo chyba mu było leczyć, nie. Bo takie zwierzęta mogłyby powiedzieć, co je boli, nie? No oczywiście, no i właśnie ten koń powiedział, że nie może zwykle widzieć i on kupił mu okulary. Wspaniały pomysł. Zielone okulary do tego. No właśnie, bardzo ciekawe. Komu polecasz, Maja, tą książkę? Polecam od 5 do nawet 16 lat, bo to bardzo ciekawa rzecz. Mhm. A można jakieś ciekawostek o zwierzętach się dowiedzieć? No nie, bardziej w pupę, ogonki i kuferki bym powiedziała. A tam było więcej ciekawostek? Tam w ogóle nie było ciekawostek do Flash Dolittle, bo to była jedna wielka opowieść. Jedna wielka opowieść. Jakieś zwierzęta może poznałaś? Oryginalne? Dobra? Czy nie? Dwugłowiec. O tak, dwugłowca. A co to jest dwugłowiec? Dwugłowiec był w czasach doktora Dolittle'a i on miał dwie głowy. No i wtedy... No i on był taką rasą małpy. Małpy? I co, miał dwie głowy? No. Naprawdę? No, gdzie był taki podobny do... Pawiana. Aha. Albo do jakiejś mapy, ale na pewno chyba był albo czarnego, albo szarego, albo brązowego koloru. Oryginalne zwierzę. Teraz chyba nie ma takiego zwierzęcia. Oczywiście, że nie ma. Nie ma. A jeszcze jakieś były zwierzęta oryginalne? Czy już nie? Nie. Już nie było. No dobrze. I czego się nauczyłaś, Maja, z tej książki? Nauczyłem się tego, że nie zadziera się z doktorem Dolittle'em. Dolittle, tak? Nie zadziera się. Dlaczego się nie zadziera? Dlatego, że on ma swoją załogę. Że on ma swoich przyjaciół, którzy mu pomogą. No na przykład rekiny bardzo potężne są. Płetwa albo błękitny może porozmawiać z nim, co też. Czyli ma dobrych pomocników doktor Dolittle, tak? Aha. I może ich zawsze poprosić o pomoc. Aha, orły. Bo zna ich język. Aha. Niesamowite. Chciałabyś tak rozmawiać ze zwierzętami? Aha. O czym byście wtedy pogadały? Bo wtedy bym mogła mieszkać w dżungli i mogłabym mieć psy w dżungli i mogłabym mieć swojego własnego węża i mogłabym mieć całą kupę zwierząt. A jakie, Ola, byś miała zwierzę, z jakim byś pogadała? Panda. A, wiadomo. No. Oprócz pandy, dobra? Panda. A z czym byś jeszcze pogadała? Panda wylatuje. I co byście się chciały dowiedzieć o takich zwierzaków? O, ja bym chciała, gdzie jest jedzenie i tak szukać takie w gąszczach takich różnych rzeczy. Ale a zwierząt, co byś się chciała zapytać takiego zwierzęcia? Na przykład, bym miała jakieś przygody chciałabym mieć. Odnalezienie. Chciałabym pomagać tym zwierzętom i chciałabym chronić je przed leśnymi. Myśliwymi chyba. Mhm. Leśniczy to dobry zawód. Akurat. Ale myśliwy. Żebym chciała ich zwykle wyganiać z dżungli i lasów. Mhm. A Ola, co by się zapytała takiej pandy? Takiej pandy? Miała rozmawiać. Czy one coś biorą na słodkość? W sensie, że co? Czy coś zjadają na słodkość albo coś? Że są takie słodkie? Tak. No myślę, że pandy to akurat jedno jedzą. Bambus. Ja bym tak zrobiła z myśliwym i... No wiesz co, Majka. Ale on by był... Myślę, że lepiej takim myśliwym to przemawiać do rozsądku, a nie robić im krzywdę, co? Maja. Nie, bo on by mógł zrobić wielu zwierzęciom. No tak, ale no... No właśnie, no, a No ale ty mogłabyś mu przemówić do rozsądku. Albo taki myśliwy, jakby rozumiał mowę zwierząt, to by mógł posłuchać, co? I zwierzęta mogłyby mu powiedzieć, jak się go boją. Prawda? No ja mogłabym mu powiedzieć, że mogę wszystko powiedzieć. No i on mógłby gdyby zwykle szukać gdzie indziej, z innych rzeczy, nie zamiast zwierząt. Z ludzi! Z siebie!
Majka! Nie są kanibalami, no może niektórzy. No właśnie. Chyba raczej nie, to chyba nie jest dobry pomysł. Albo jakby ktoś zobaczył, że ktoś... Może by został wegetarianinem taki myśliwy. I nie jadłby w ogóle mięsa. Kto wie. Może Maja by go przekonała. Albo jakieś zwierzaki. Prawda? Albo jadłby tylko ze sklepu. Ze sklepu. A żeby nie zabijał tak w lesie. No, myślę, że... Jestem silna, nie nerwowa. Cicho, jestem Majka. Kwaczatka nerwowa. Zajmę. No Maja już zaczyna śpiewać, to chyba dobry sygnał, żeby zakończyć ten odcinek. Polecamy Wam jeszcze raz bardzo książkę pod tytułem Doktor Dolittle i jego zwierzęta. Doktor Dolittle i jego zwierzęta. I na pewno wrócimy jeszcze do kolejnych części. A teraz powiemy Wam pa. Do usłyszenia następnym razem.